witam Państwa serdecznie ze swojego samochodu diesla, którego właśnie zapalamy. No, jak zwykle. Dobra, mamy sukces. Wczoraj napisał do mnie Walser i dyskretnie bardzo dał mi do zrozumienia, żebym nie ziewał, więc ja się postaram zastosować do tego, do tej dobrej rady i tak nie robić, bo rzeczywiście ma rację. Jedziemy. A o czym będę mówił? Proszę Państwa, jeden z czytelników przysłał mi wczoraj książkę zupełnie fantastyczną. Ojej, deszcz chyba mamy. Która jest takim podstępem. Ja w zasadzie większość książek to podstępy, ale naprawdę one są tak żenujące, żeby nie powiedzieć kwaśne, że nie sposób o tym w ogóle mówić. Natomiast wczoraj dostałem bardzo poważną książkę naukową, napisaną przez wybitnego naukowca, która jest poparta recenzjami innych wybitnych naukowców z różnych uczelni. I ona ma wymiar wyłącznie propagandowy, w dodatku propagandowy i podstępny. Nazywa się ta książka Ludowa Historia Polski. Napisał ją Adam Leszczyński. Jak sobie Państwo wpiszecie w Google Adam Leszczyński, to wyjdzie Państwu, ile ten człowiek ma dokonań na niwie nauki. To jak komendant Czapajew w czasie rewolucji, albo lepiej. Tyle. Oczywiście jest doktorem habilitowanym Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w jakichś przedziwnych instytucjach, podróżuje, no bo dzisiaj nie można być tak po prostu profesorem zwyczajnym czy nadzwyczajnym, trzeba jeszcze robić tak naprawdę nadzwyczajne rzeczy, więc on podróżuje do Afryki, pisze o Afryce i o niedoli Murzynów w tej Afryce i jak to, co trzeba zrobić, żeby było lepiej w Afryce. Więc ja, jak słyszę, że ktoś pisze, co trzeba zrobić, żeby było lepiej w Afryce, a przyjechał tam z biletem lotniczym i nie spędził tam dłużej, więcej czasu niż miesiąc, to nie wiem, co powiedzieć w zasadzie, bo to już nawet jest słabsze niż Henryk Książę Wrocławia oparty o filar. No ale okej, to w ten sposób buduje się wizerunek. No i oczywiście pan Leszczyński Adam ma paszport polityki i jakieś inne jeszcze, i stypendystą polityki był, i pracuje w OKO.press, a książkę wydało mu wydawnictwo WAB. Proszę Państwa, jeżeli komuś wydaje książkę wydawnictwo WAB, ten ktoś pracuje w OKO.press, jest związany z Gazetą Wyborczą, a jeszcze jest w kolegium redakcyjnym krytyki politycznej i pisze książkę pod tytułem Ludowa Historia Polski, to jest kant. Po prostu, jako człowiek wywodzący się z ludu, znający innych ludzi wywodzących się z ludu, mówię wprost, to jest kant. Po co w ogóle zajmują się tacy osobnicy ludem? Oczywiście jest część ludu, której się to szalenie podoba, ponieważ nie ma to jak słuchać o własnych nieszczęściach. Jeszcze od kogoś, kogo teoretycznie umieszcza się wyżej od siebie. To jest dopiero frajda. O, ja nie mogę. Można to robić godzinami. Znam takich, którzy to po prostu zrobiliby z tego sport narodowy. Proszę Państwa, po co się w ogóle pisze i mówi o tak zwanym ludzie i jego nieszczęściach? Lud został wymyślony w jednym, moim zdaniem, celu. Po to, żeby wyznaczyć granice etniczne. Ja o tym kiedyś pisałem, ale to gdzieś tam umknęło, nikt tego nie pamiętał. No to teraz sobie to powiemy głośno. Mam nadzieję, że nikt tego nie ukradnie, jak niektórych naszych tutaj bonmotów, które są potem powtarzane jako swoje, bo to ta walka o popularność, która się teraz toczy w czasach zarazy, jest mordercza i ludzie po prostu jeden drugiemu podprowadzają jakieś fajne hasła po to, żeby się potem na nich lansować. Lud został wymyślony po to, żeby wytyczyć granice etniczne. Innej przyczyny istnienia ludu w propagandzie nie ma. A przynajmniej nie było do pewnego momentu. Potem pojawiła się druga przyczyna,
lud został wymyślony po to, żeby zlikwidować lokalne elity. Żeby postawić lud w opozycji do elit, wskazać na te elity jako organizacje zbrodnicze, które mają same złe zamiary wobec ludu, a następnie ten lud od wpływu elit uwolnić. I do tego służyły i pewnie nadal będą służyć publikacje takie jak publikacja pana Leszczyńskiego, która jest oczywiście wychwalana ze względu na metodologię i szerokie spojrzenie i osadzenie w kontekstach filozoficznych. I nie wiem co jeszcze, jest wychwalana przez ludzi takich jak profesor Roman Becker z Torunia. To mnie zdumiewa, dlatego że ja słyszałem takie plotki, że profesor Roman Becker to Aleksander Ścios, słynny prawicowy bloger, do którego wiele osób się modliło ze względu na jego taki kategoryczny stosunek do rzeczywistości. Ja tego nie czyniłem, albowiem w pewnym momencie okazało się, że te dyrdymały, które on wypisywał na tym swoim blogu i wydawał jeszcze polecenia wszystkim dookoła, między innymi mnie i to Jachowi, że one zostały wydane w jakiejś takiej bardzo nędznej okładczynie przez wydawnictwo Bauer. No więc jak niszowy polski patriota, który ma blog pod tytułem Bez dogmatu, wydaje coś w wydawnictwie Bauer, to niech sobie jeszcze napisze książkę o nieszczęściach ludu, do tego będzie komplet. Będzie komplet, przepraszam. Wracając do tego ludu, no wszystkie te narzędzia akademickie, które zostały zastosowane do stworzenia tej publikacji, mają podnieść jej znaczenie. W czyich oczach? No zapewne nie w oczach ludu, który tam jest opisany, bo lud nic nie rozumie i nie rozumie, po co to jest. I jeżeli bierze to do ręki i wzrusza się tym, jak mówię, jest spora część ludzi, którzy wywodzą się ze wsi małych miasteczek, która uważa, że to jest dobra droga, ekscytowanie się rzekomymi czy prawdziwymi też nieszczęściami, które tam miały miejsce w przeszłości, no to jest do postawienia na półce i relacja pomiędzy taką publikacją a na przykład inżynierem chłopskiego pochodzenia czy dziennikarzem chłopskiego pochodzenia jest taka jak między widzami Wielkiej Gry a Stanisławą Richter. Nie Richter, jak ona się... Ryster, przepraszam. Pomyliła mi się Bronisława Richter-Janowska ze Stanisławą Richter z teleturnieju Wielka Gra. Czasem mam takie rzeczy, że mi się coś w głowie zlewa. Dobra, nieistotne. To jest ta sama relacja, nabożna i pełna czci. I ona oczywiście zastępuje jakieś tam inne kulty. Tak? Już nie będę teraz rozwijał tych wątków religijnych, które rozwijam zawsze, ale to też o to chodzi, żeby tam wstawić jakąś dewocję. No więc cieszymy się, że historycy są podekscytowani pracą pana Leszczyńskiego, natomiast ja nie jestem nią podekscytowany wcale. Obejrzałem ją z wierzchu na razie, nie zaglądałem do środka, znaczy przekartkowałem. Tam są po prostu opisy różnych horrendów, jakie na przestrzeni tysiąca lat historii Polski, bo to pan Leszczyński zagarnia głęboko, to nie, że on sobie wziął jakiś wycinek, prawda? Zawsze słyszałem, żeby nie pisać syntez, bo są fałszywe. Po czym doczekałem czasów, kiedy po prostu najwięksi mistrzowie promują zapis dziejów po prostu od Piasta Kołodzieja do wczoraj. I to wszystko pod sztancę jedną, ludową. Był taki program kiedyś w radiu, raz na ludowo i drugi, Kiermasz pod Kogutkiem. Mój ojciec to puszczał o godzinie 5 z rana, kiedy spałem, i to było naprawdę straszne. I od tamtej pory ja nie mogę słuchać o ludzie i jego problemach, mimo że, jak mówię, jestem ze wsi. I nie mam krzty zrozumienia dla ludzi, którzy się ekscytują swoim wiejskim pochodzeniem, bo wiem, że ludzie na wsi po prostu chcą żyć normalnie i nie chcą mieć przyprawionej żadnej gęby. Natomiast rolą takich Adamów Leszczyńskich i innych badaczy, którzy siedzą w zaciszu gabinetów, jest utrzymanie tej fikcji, jaką jest, jakby to powiedzieć, niższy status mieszkańców małych ośrodków. Oni bez tego nie mogą żyć i przychodzą z tą fałszywą intencją, że oni tutaj coś zrobią, popatrzcie, żeby było lepiej. Albo jak to było w książce Wiecha o żebraniu z figurą Matki Bożej pod cmentarzem powązkowskim, żeby było lepiej.
No więc nie będzie lepiej w ten sposób, będzie gorzej, bo tym facetom nie o to chodzi. Tak jak mówię, ludzie na wsi niczym nie różnią się od ludzi z miasta, mają te same sprzęty w domu, wiadomo jak jest dzisiaj z uprawą roli i co się dzieje wokół ziemi, więc trzeba być poważnym i nie ściemniać. Natomiast historycy mają taką wizję, że oni zbiorą różne horrenda z tysiąca lat, no to co dopiero by było, gdybyśmy zaczęli zbierać horrenda z Wielkiej Brytanii, ho, ho. Zbiorą różne horrenda, bo tam jeden skopał ciężarną kobietę, ekonom, i ona poroniła, i to było w XIX wieku, a w XVIII z kolei drugi ekonom wytargał inną za włosy. I jeszcze, a jeszcze przeczytałem jeden fragment. Pan Leszczyński pisze, że jakiś chłopina poszedł na skargę do instytucji, nie pamiętam nazwy, to za cara było w królestwie, żeby tam złożyć skargę, a po następnym zdaniu pisze, że nie było żadnej instytucji, która by się za biednym chłopem ujęła. No, jak nie było? Jak było za Polski? Były sądy, referendaria koronna i mamy zapiski tych wszystkich spraw z przerwami na wojnę szwedzką z XVIII wieku. Mamy te zapiski, one zostały wydane, można je przeczytać i zorientować się, jakie były realia. Już o tym pisałem, mogę to powtórzyć kiedyś, no nie przed świętami. To jest naprawdę innego niż propagandowy wymiaru ta książka nie ma i zwracam Państwu uwagę na ekscytacje, jakie jej towarzyszą, ekscytacje w wykonaniu tak zwanych zawodowych historyków. Nie ma innego dziś powodu, bo granice etniczne zostały wyznaczone, granice etniczne zostały wcielone w życie i nikt, są dwie bzdury, granice etniczne i granice naturalne. To są takie fetysze, którym kiedyś się pieprzyło, za przeproszeniem, o granicach naturalnych, a dzisiaj też, no, o etnicznych też, ale te etniczne dzisiaj są wyraźniejsze i mamy etniczne granice i ciągle się ktoś spiera o te etniczne granice, że tutaj etnos taki, a tu etnos śmaki, tak? Więc powtórzę, państwo to jest organizacja, która służy do ochrony rynku. Jakiego rynku? To jest do ustalenia. I ktoś kiedyś złośliwie zapytał mnie, tak, a do czego służy Albania? To musiałbyś, kolego, zapytać włoskich milionerów, do czego służy Albania. Oni pewnie znają odpowiedź. Ja niestety nie znam, dlatego że formuła, którą tutaj kolportuję, czyli państwo służy do ochrony rynku, jest formułą tajemniczą i nikt nikomu nie będzie pochopnie zdradzał, do jakiego rynku i jakimi metodami się go chroni. To dla idiotów są opowieści o granicach naturalnych i granicach etnicznych, które wszyscy kupują i kiwają mądrze głowami. Dziwi mnie, że takie publikacje ciągle się pojawiają i że są ludzie, którzy chcą się tym ekscytować. Ja rozumiem, że ci ludzie nie mieszkają na wsi, bo tam nikogo to nie obchodzi, ale to są właśnie ludzie z tak zwanego salonu, tak? Politycy lewicy, działacze lewicy, którzy mają dokładnie w nosie te trudne dzieje ludu i co najwyżej, jeżeli są w pewnym wieku, tak, to coś im tam już się trochę uspokoili, nie rzucają tymi koktajlami Mołotowa, nie domagają się Żydowskiej Republiki Polskiej i innych rzeczy i mogą sobie poczytać o tym, jak to zły pan gnębił biednego chłopa, a ten chłop był przecież aniołem. Nie chodził do karczmy, nie... No kurwa... No jedź! Debilu. Nie chodził do karczmy, nie pił wódki no i w ogóle było fajnie. Zapomniałem się i zacząłem krzyczeć jak zły kierowca. No niestety, miałem takie odruchy. To jest okropne, ale nie widziałem, co się dzieje z prawej strony, bo autobus mi zasłonił i nie mogłem wyjechać. Zaraz będzie, że jestem po prostu okropnym, niekulturalnym człowiekiem. To prawda. Od razu powiem, to prawda. I naprawdę, aż mi się nie chce. Nie będę ułatwiał nikomu roboty.
proszę Państwa, dojeżdżam do pracy. Zaraz się będziemy zatrzymywać. To tak jest, że ludzie, którzy zajmują się kolportowaniem tak zwanych jakości, wartości lewicowych, oni traktują przedmiot swoich westchnień, czyli lud prosty, instrumentalnie. I to się nie zmieni nigdy. A celem pisania naukowych publikacji, które są tak naprawdę publikacjami propagandowymi, skrojonymi, sformatowanymi tak, żeby zaimponować środowisku historyków, jakie to jest mądre, w jakich kontekstach osadzone, to jest tylko i wyłącznie propaganda, która służy jednemu celowi, wymianie lokalnych elit. Trzeba zlikwidować, unieważnić, zohydzić lokalne elity, które są zbrodnicze, no i wiadomo, że nie po to, żeby wywyższyć ten cały lud i pozwolić mu awansować, bo nie o to chodzi. Lud nie może awansować, musi być cały czas tym ludem, bo inaczej nie ma pretekstu, żeby w ogóle prowadzić lewicową działalność. Po co? Jak lud jest zadowolony, ma telewizor światłowy, pełną lodówkę, kogo to wtedy, co tu robić? Nudy. To służy po to, żeby ten lud utrzymać w stanie degradacji i na miejsce elit lokalnych, opartych o lokalne majątki, wprowadzić jakieś inne elity. Akademickie na przykład, globalne, no jakieś, które wiedzą lepiej, no po prostu, i uszczęśliwią ten lud tak, że się już nie pozbiera w ogóle ostatecznie, że w ogóle już nic nie zostanie, kamień na kamieniu. Do tego służą książki takie jak ta napisana przez Adama Leszczyńskiego. Bardzo Państwu dziękuję. Postaram się nie wrzeszczeć na ludzi w tym samochodzie, naprawdę obiecuję, i nie ziewałem, Piotrek, nie ziewałem. Do widzenia.